tym roku powinniśmy mieć zakończone prace, jeśli chodzi o organizację i przystosowanie obiektów do otworzenia żłobka dla mieszkańców gminy Szczecinek. Jedyna informacja, która może być kontrowersyjna, to że żłobek powstanie w mieście Szczecinek. A to jest spowodowane tym, że zrobiliśmy już takie rozeznanie przed złożeniem jeszcze wniosku, gdzie można by było zlokalizować żłobek dla dzieci od 1,5 do 3 lat życia i tak wyszło nam niestety, że w żadnej miejscowości nie mieliśmy odpowiedniej populacji dzieci, żeby zaspokoić te potrzeby. Stwierdziliśmy, że zrobimy taki zbiorczy żłobek w miejscowości Szczecinek. Najprawdopodobniej będzie on miał miejsce na placu Sybiraków 1. Jest to przewidziane, z tego co wiem, na 30 dzieci. Dostaliśmy troszeczkę, ładnie powiedziane, 1 400 000 na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Jest to przedsięwzięcie, które mam nadzieję, że ruszy jeszcze tego roku i będziemy mogli tam gościć naszych najmłodszych obywateli. A fajnie, bo dzisiejsze nagranie robimy w dniu Dnia Mamy i to też jest taki uśmiech w stronę naszych rodzin i mam, i za to też to jest taki prezent dla naszych mamusi.